Kasia, zobacz, idą tutaj kolejne dwie dziewczyny, do nich podejdziemy. Cześć dziewczyny, skąd jesteście? Trochę z Gdyni, trochę z Warszawy. A który to wasz festiwal? 10. Koleżanka. Bo 6. 10 i to tak co roku przyjeżdżasz? Jeden raz mnie nie było, ale tak poza tym zaliczam wszystkie. A cofnijmy się troszkę w czasie, pamiętasz swój pierwszy festiwal? Pierwszy, pamiętam, że pojechałam z moją mamą, którą zmusiłam do tego, żeby po prostu pojechała ze mną, 14-letnią, z moim bratem 9-letnim. I tak jeżdżę. Chciałam w tym roku ją zabrać, żeby uczcić 10-lecie, ale niestety wyszło jak wyszło. Ale to powiem ci, że w takim razie masz fajną mamę, skoro udało ci się ją namówić na festiwal. Najlepszą. Mamo, kocham cię! Witajcie ponownie. Już widzieliście część wywiadu z naszą koleżanką, która ma na imię Magda. Ale niestety przerwał nam koncert, więc myślę, że dokończymy naszą rozmowę w takim razie. Jasne. A chciałbym się w takim razie ciebie spytać, czym jest dla ciebie ten festiwal? To jest trudne, bo ten festiwal znaczy dla mnie bardzo wiele. Tutaj jest trochę jak w domu, trochę jak na najdzikszej przygodzie życia, trochę jak co roku w nowym miejscu, także to jest tak wielowymiarowe, że to ciężko opisać. Trzeba być, żeby poczuć. A widzę, że się bawisz tutaj, użyjmy tego słowa, zajebiście, mam wrażenie. Nawet lepiej. Byłaś już na fali, czy dopiero planujesz? Nie byłam na fali, ale pierwszy raz siedziałam na barana i po prostu tak mi się nogi trzęsły, ale wszyscy żyjemy. To ja myślę, że może spróbujemy ciebie dzisiaj na falę ponieść, co ty na to? Ten wywiad poszedł w kierunku, którego się nie spodziewałam, ale dobra, wchodzę w to. Te wywiady ze mną nigdy nie są proste. Dobra, w takim razie na Hunterze umawiamy się na falę. Mamy to nagrane. To się wytnie. Nie, tego się nie wytnie. Falę to ja mówię poważnie. No dobra. Słuchaj, no mam już... Mamy obiecane. Wróćmy jeszcze na chwilkę do kwestii twojego pierwszego pobytu na Woodstocku. Mówiłaś, że namówiłaś mamę. Przybliż nam tą historię. W momencie, w którym dowiedziałam się, że Woodstock istnieje, to były takie moje pierwsze zachłyśnięcia się rock'n'rollem i po prostu stwierdziłam, że to jest miejsce, w którym muszę być, ale tak absolutnie muszę. No i zapytałam mamę, mamusiu, czy ja może mogę pojechać na Woodstock? Moja mama zrobiła tak, na Woodstock to skończysz 18, to sobie pojedziesz. No i ja nie odpuściłam. Najpierw prosiłam, potem obiecywałam, potem groziłam. Próbowałam podstępów, powiedziałam, że jak nie pojedzie ze mną albo nie puści mnie, to i tak pojadę sama i pojadę. I w pewnym momencie moja mama się ugięła, nie mam pojęcia dlaczego, chyba już po prostu miała dosyć tego, że jej męczę dupę. Zabrała mnie, zabrała mojego brata i pojechaliśmy. No i jak mama się bawiła w takim razie na tym festiwalu? Spodobało jej się? Wróciła jeszcze raz potem? Moja mama powiedziała, że następny raz pojedzie bez dzieci. Nigdy więcej z dziećmi. Także z bratem planujemy, mieliśmy zabrać ją na ten, żeby było tak rocznicowo i wspaniale. Ale no niestety sytuacja wygląda jak wygląda, także plan jest przełożony na przyszły rok. Także mama zaliczy drugi Woodstock, tego jestem pewna. A jak w ogóle udało ci się trafić na ten festiwal tutaj w studiu? To jest długa historia, ale bardzo skracając, mój przyjaciel powiedział, że można wygrać wejściówki i że on wygrał wejściówkę i że idę z nim. Ja powiedziałam, że okej, zajebiście, świetnie, idziemy. I później ja wygrałam drugą wejściówkę i powiedziałam, okej, idziemy na cały dzień. No i tak spędziliśmy tutaj pierwszy dzień. Teraz nie mam pojęcia, jak się tu znalazłam. Miało mnie tu nie być, ale widać, los tak chciał. Udało ci się poznać tutaj jakichś ciekawych ludzi, z którymi masz kontakt do tej pory w życiu? Ogólnie na Woodstocku? Tak. Mam jedną przyjaciółkę, którą poznałam pod sceną i trzymamy się razem do dzisiaj. No ale też jest dużo takich znajomości, które nie są bardzo intensywne, ale wiem, że jak coś się dzieje, to mogę się odezwać albo spotykamy się, jak gdzieś tam jeżdżę o Polsce, mam znajomych z Woodstocku, z którymi po prostu wychodzimy na piwo, także wydaje mi się, że wiele osób można poznać. No to mam nadzieję, że my w takim razie ponownie za rok się spotkamy na wywiadzie i powiesz nam, jak minął ostatni rok twojego życia. Powiem ci więcej, w przyszłym roku spotkamy się na wywiadzie z moją mamą. Słuchaj, dobra, no to drugi deal w takim razie. I to w takim razie widzimy się z Magdą dzisiaj na fali na Hunterze, tak? Yes.
To może jeszcze dołączymy na barana, że znowu raz był, no to pora powtórzyć, skoro ci się spodobało. Musimy regulować ilość przeżyć, bo wiesz, stabilność przede wszystkim, stabilność jest ważna. Dobra, no to umawiamy się na dwa koncerty, na jednym fala, na drugim barana. A na którym do barana? Na Jabłoni? Ale to teraz. No to teraz. Jest podstępne bardzo, co tu się dzieje. Dobra, damy radę. No to jesteśmy umówieni. Ale jak spadnę, to mnie zbierasz. Dobra, ale jak coś będziemy mieli wideopamiątkę dla twojej mamy? Świetnie, na pewno przyjedzie, na 100%. Jak zobaczy, jak spadam, to jestem pewna, że stwierdzi tak. W końcu bez dzieci. Dobra, no to dzięki wielkie za wywiad i widzimy się niebawem. Cześć.